dobry, szczęść Boże. U progu nowego dnia wsłuchajmy się w słowo naszego Zbawiciela. Jezus powiedział: pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. Siostry i bracia, dziś rozważane podobieństwo mówi nam o znaczeniu założenia solidnego fundamentu dla naszego życia. To, na czym mamy w życiu bazować, zostało przyrównane do fundamentu budynku. Dom można wznosić na skalę i wtedy ma on solidne podstawy, albo na bardziej labilnym gruncie, na przykład na piasku. I o ile budowla na piasku sama z siebie raczej się nie zawali, o tyle jeśli jest to piasek, na przykład koryta rzeki, to długoterminowo los takiego budynku jest przesądzony. Zbawiciel posłużył się tu obrazem dobrze znanym jemu współczesnym, mianowicie wysychających rzek w Ziemi Świętej. Płynęły one tylko w okresie pory deszczowej, a potem zupełnie wysychały, tak że nieraz ciężko było zorientować się, gdzie one wcześniej się znajdowały. Niemądry inwestor, będąc zachwycony pięknem krajobrazu, mógł latem wybudować dom w złej lokalizacji. Jesienią, kiedy spadał deszcz, wiatry wzmagały się, a rzeki znowu płynęły, dom zbudowany na piasku ulegał zagładzie. Możemy zapytać, dlaczego niemądrzy budowniczowie wybierali tak niefortunne miejsca pod wznoszenie domu? No i z jednej strony zapewne chcieli uniknąć nadmiaru ciężkiej pracy, to nam przychodzi do głowy. Po prostu nie chciało im się kopać zbyt głęboko albo kuć w skalę. Grunt piaszczysty był, wydaje się, opcją atrakcyjniejszą i łatwiejszą. I faktycznie w życiu łatwiej jest pójść własną drogą, niż iść drogą za Jezusem. Kończy się to jednak zawsze ruiną. Droga Jezusowa zapewnia zaś bezpieczeństwo w wieczności, a i w doczesności poczucie bezpieczeństwa, nawet jeśli wokoło szaleją burze. Z drugiej strony niefortunne wybranie lokalizacji na wznoszony dom, moim zdaniem, było wyrazem krótkowzroczności. No bo po co myśleć o tym, co będzie na przykład za 6 miesięcy? Nieraz zdarzało mi się spotkać ludzi, dla których przyszły tydzień był naprawdę odległą przyszłością, do tego stopnia, że nie potrafili planować tak daleko. Budowanie na Jezusie zakłada jednak sięganie myślami poza horyzont naszego tu i teraz. Drodzy, Jezus powiedział: pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. Mamy więc dziś wybór. Możemy tylko słuchać słów Jezusa i nie wykonywać ich w naszym życiu. Możemy nazywać Jezusa drogą, prawdą i życiem, ale nie chodzić za Nim. Możemy nazywać Go mistrzem i zbawicielem, ale nie słuchać, nie słyszeć tego, co do nas mówi. Możemy w końcu nazywać Go Panem i nie służyć Mu w miłości do bliźnich. To jest moim zdaniem ten mniej roztropny i mniej fortunny wybór. Druga opcja nie zakłada budowania już na sobie samym, wznoszenia naszego życia na własnym fundamencie, ale na fundamencie Jezusa poprzez wykonywanie Jego słów w naszym życiu. I oczywiście od razu nie będzie widać, kto z nas jak wybrał, bo często pozory mylą. Na pierwszy rzut oka nie widać, czy dom ma dobry czy zły fundament, czy w ogóle go ma. Dopiero burze, powodzie czy trzęsienia ziemi pokazują, ile jest wart dobry fundament. Właśnie dlatego, droga siostro i drogi bracie, u progu nowego dnia chcę Ciebie zachęcić do przyjrzenia się, jaka jest jakość fundamentów Twojego życia. Zostańcie z Jezusem, Bożym Synem, który niech będzie jedyną podstawą każdej Twojej życiowej decyzji. Amen.